Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy widzowie po 30 tysięcy widzów. Albo to już jest, albo jeszcze tego nie ma, to zostawcie suba, bo na 30 tysięcy widzów wlatuje nowa seria na kanał i najprawdopodobniej ona już jutro w poniedziałek po majówce będzie u was. No i napiszcie hashtag sprzedaż, a wam przypnę serduszko do tego komentarza, a nawet hashtag milion i też mi się zdaje, że będzie bardziej pasował, bo widzowie mamy 916 tysięcy, jest to mega dobry wynik. Co prawda musiałem sprzedać trochę jabłek, musiałem tutaj poogarniać bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, żeby to wyglądało tak jak mordy wygląda. Porządków porobione, od groma tego wszystkiego tak naprawdę. Winogron poobcinany, przygotowany już całkowicie do zimy. Kurczaki nakarmione, jajek na respiły od groma, kaczory tak samo widzowie, tutaj wełny też się robi tyle, że to jest po prostu dla mnie szok i najprawdopodobniej będzie bardzo duża sprzedaż tego wszystkiego. Kozy, no kozy po prostu, jeżeli, a co tu się stało? No jak to się tak dzieje, no widzowie, te przyczepy go jakoś samo z siebie musiały ściągnąć. Tak, tylko pytanie, czy ja teraz... o kurde, maciora, patrz na co tu się stanęło. No nie, nie wyjedziemy, nie ma bata. O, ale gnie nim, gnie nim. Nie, nie uda się widzowie. No nie, 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 chyba on nie pójdzie, tak? Trzeba go widzowie troszeczkę naprostować. Ja spróbuję jakoś stąd zjechać. Dobra. No i teraz musimy wyjechać jakoś z powrotem. Ale czy to jest w ogóle wykonalne? Gdzieś tam ogólnie belka uciekła. A nie, bo jest 20% naładowania, czyli maksymalne naładowanie. Ale mimo wszystko nie ma tej belki. No nie wiem, coś tu się w ogóle pobagowało i te przyczepy go ściągnęły całkowicie na dno. Jak tak se pomogę, to uda się. Nie, gnie go do tyłu, widzowie, widzowie. Dobra, czyli mamy tutaj problem. A teraz? No, kurde, tak powiem wam, że nie za bardzo się udało. Udaje to cokolwiek wyjechać. Dobra, poszedł. Poszedł, dobra, mam nadzieję, że jego zaraz tutaj nie poprzestawia znowu, zgasimy. No i mam jeszcze duży problem z koniami, bo jak wiecie, ja ostatnio wam mówiłem, że zniknęły mi konie tak naprawdę z całego tego elementu zarządzania, jak zwał, tak zwał. No i widzowie, już ogarnąłem ten problem, bo patrzcie, ja tutaj sobie wchodzę, nawet i w centrum zarządzania tutaj, i ja nie mam tutaj w ogóle żadnych koni, mimo że one tutaj stoją, one dorosły i tak jakby zniknęły. I teraz pytanie, bo ja ani ich nie mogę sprzedać, ani nic nie mogę zrobić. Jeżeli chodzi o karmienie, no to tutaj cały czas poziom wody i pokarmu jest maksymalny, no bo no nic nie jedzą, bo one tak jakby tu nie istnieją. I jeśli jakoś da wprowadzić z powrotem do tego, bo ja nimi biegałem. Wsiądź. No tutaj tak szukałem co niektórych opcji i powiem wam, że no nic nie znalazłem. One chyba po prostu się zbagowały, coś mi się tak wydaje. I właśnie widzowie, w tym momencie tysiaka za konia, jeżeli będziemy sobie dawać, to ja sobie kupię 5 koników, ale jeszcze od tej kwoty 916 w pierwszej kolejności będziemy sobie musieli zatankować wszystkie nasze drzewa do pełna. Jeżeli chodzi o koszt tego wszystkiego, to jest 59 400. Dobra, żeby się nie pogubić. Odjąć 59 400 i odjąć jeszcze 5000, bo widzowie 5 koni będę kupował. No troszeczkę tutaj pieniędzy nam pójdzie, ale trzeba pouzupełniać sobie wodę i trzeba kupić właśnie te konie i można dalej przechodzić do kolejnej sprzedaży, bo dzisiaj ponad baniak ja chcę zarobić. No to dobra, no to sobie weźmy te źrebie w ilości 5. No i trochę się widzowie nam tutaj takie robi dziwne zamieszanie, no bo ja je tutaj mam. Ale o co to chodzi? To zwierzę potrzebuje dodatkowo wody. Zdrowe zwierzę, które skończyło co najmniej 22 miesiące, mogą się rozmnażać. Opieki, a mogą wysłać dorosłe konie. Liczby odnoszą się do skuteczności danej żywności. Ktoś mi wyjaśni, czy miał taki problem jak ja, bo ja nie miałem nigdy, bo pierwszy raz konie hoduję w farmingu 22. Wszystko napełnione widzowie na maksa, także jest bardzo dobrze. Bierzemy sobie teraz kwotę, jaka nam wyszła. 851 604.
No tak trochę dziwnie nam to wyszło. Czekaj. 8. A nie! Wszystko dobrze, wszystko się zgadza, bo kwota jest taka, jaka powinna być. No i dobra widzowie, w dalszym ciągu, dlaczego ja sprzedaję to w listopadzie, a nie w październiku, tak jak mordy zwykle? Nie wiem dlaczego, tak szczerze, mi się zrobiła większa cena akurat teraz, bo zawsze ta cena na jabłka była dobra właśnie w październiku. Ale też i rzepak na przykład mi pokazuje, że najwyższą cenę ma w listopadzie, także też go sobie opchniemy na pewno. Ale no czego tak jest, to ja wam nie jestem w stanie wytłumaczyć, po prostu tak jest. Dobra, dajemy sobie dalej, także tych jabłek, no na pewno tą sprzedaż dzisiaj zrobimy, no bo tutaj nie ma za bardzo nic więcej do roboty. Oprócz tylko sprzedawania totalnie wszystkiego, pola nie są poobsiewane widzowie, bo też będziemy troszeczkę inaczej to wszystko ogarniać, bo ja chcę mieć tutaj buraki, chcę mieć ziemniaki, żeby ten płodozmian na tych polach sobie cały czas występował. Dobra, złaź stąd. No nie to łapie, dobra, tak? Tragedia. 69, jeszcze było 250, czajcie? Naprawdę, tej kwoty troszeczkę z tego poszło dla nas zarobić, ale powiem wam, że tak... Czy baniak z tego wyjdzie? No też wydaliśmy na wodę, tylko że na wodę to jest raz do roku. Także widzowie, tutaj trzeba liczyć, że 250 sprzedaży, odjąć za wodę 59 400, i to wychodzi wtedy już kwota na czyściutko z jabłek, na kompletnie zero, taki zarobek, no nie? No, sporo na plus, na pewno sporo na plus, bo patrzcie, tutaj macie parę posprzedawaliśmy i już tak naprawdę nam się to zwróciło. Drzewa 15,7, także jeszcze 20 metrów potrzebują, żeby... Można było je ruszyć. Znaczy teoretycznie to i można teraz je wycinać. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, ale wiadomo, że im wyższe to drzewko będzie, tym więcej będzie pieniędzy, a nam jako tako się... No, nie potrzebujemy na siłę nie wiadomo ile pieniędzy. O kurde, jak to odleciało. W tym momencie z trawy też trochę pieniędzy zarobiłem, bo ja tego ani nie prasowałem, ani nic, tylko po prostu od razu bezpośrednio sprzedaż. Belki też sobie posprzedajemy, no ale tutaj to ja bym się nie łudził, że będzie dużo pieniędzy. A, mogę sobie czas normalnie dać na dwójkę, ze względu na to, że ja czas zatrzymywałem, bo w jabłonkach już praktycznie widzowie wody nie było. No wiadomo, że jak wody nie ma w jabłonkach, to one nie pracują, no a jeżeli coś nie pracuje, to od razu można sobie rzec, że nie przynosi dla nas zysku. Żadnego zysku. Dobra. I z listopada, czekajcie, no jeżeli tutaj jeszcze rzepak sobie damy, no to sprzedaż chyba listopadowa się kończy. Ja byłem święcie przekonany, że w listopadzie też można jajka sprzedawać. Znaczy, można sprzedawać kiedy się chce oczywiście. Ale mi chodzi, że najwyższa cena była. Tutaj z cenami coś się odwaliło. Nie wiem, czy to nie dlatego, że ja zwiększałem sobie ceny, tylko nie za jabłka, ani za nic innego, tylko to co widzieliście na odcinku za kozy po prostu. Mimo, że za te kozy dalej zarabiamy bardzo gówniane pieniądze. 947. Jest okej. Będzie prawie milion już z tego. Czyli dzisiaj, jak się uda, chciałbym mieć 1,5 miliona, żeby wszystko w kolejnym odcinku przewalić na ulepszenia. A po ulepszeniach na inwestycje. Będzie widzowie dobrze. W piwnicy nic dla nas już nie zostało. Z dalszych rzeczy, które ja tutaj mogę robić w listopadzie, no to chyba faktycznie ten rzepak tylko. I to by było na tyle. A drugą przyczepę opróżnimy sobie od razu, jak tam i tak się w silosie... No co to jest 25 koła pojemności? Ja mogłem sobie ten silos zwiększyć faktycznie, ale ta jedna przyczepa będzie nam służyła do tego, że będziemy sobie dawać ta wywrotka, bo nią najłatwiej się będzie jeździło. No bo tutaj trochę tego jest, no nie? A? Ej, a ciekawe jak ja kupiłem teraz inne konie, czy tamte konie na przykład... Mi się po... Ej, jakby wjechać tamtym koniem na przykład na ten punkt sprzedaży, że on by się sprzedał? Ej, widzowie, zaraz zrobimy takiego dosyć zajebistego testa. Przynajmniej mi się wydaje, że będzie zajebisty. A czy będzie naprawdę, to nie wiem. Ale lecimy z rzepakiem. Tutaj też, widzowie, cenowo, no to tutaj nie będzie jakiejś rewelacji. Ile jest za rzepak? A teraz pokazuję, że w grudniu. Aha. Nie no, dobrze mówiłem, że jajka w listopadzie. Dobra, bo my już zaczyna się, widzowie, coś się mieszać na tej serii. Jeżeli chodzi o sprzedawanie tego wszystkiego, kiedy są najwyższe ceny. Weźmiemy sobie tą przyczepkę na ten moment. Dobra. Dawaj i... Pieniędzy za 5 koła będzie ile? Wolno naprawdę to ubywa. Ale ja sobie pojadę przyczepą i sobie jajka tam załaduję od razu. To chyba będzie bardziej szybsza opcja. 17 koła? Fajnie.
odliczyć od tego koszty. To kurde, no 14 na czysto? Myślicie, że to jest taki zarobek, który jest faktycznie do osiągnięcia, żeby 14 na czysto zarobić sobie z tego? Ja myślę osobiście, że mogłoby tak nawet to wyglądać. To sobie od razu wysypiemy wszystko z tego, żeby tu już było puściutko. A jeszcze widzowie, kwestia wełny, bo teraz jak mi się to wszystko zaczęło mieszać, to ja sam nie wiem. No tutaj styczeń, czyli standardowo, a wełna? A wełna w kwietniu, także do kwietnia będziemy musieli czekać w ogóle na sprzedaż wełny. No i widzowie co, będziemy sobie ładować te jajka. Oczywiście kompletnie byle jak, czyli tak jak zwykle robimy tutaj wszystko na tej serii. Dobra. No na pewno to jest szybsza metoda chyba załadowania sobie na przyczepę niż bawienia się w jakieś tam, wiecie, te takie pociągi, jak ja to kiedyś nazywałem i kiedyś robiłem. No bo to jest lepsze i szybsze. Tą jedną paletę, a też sprzedamy. Póki listopad, to widzowie, niech to wszystko się sprzeda, to już będziemy mieli z samych jajek na pewno milion przekroczony. No i też widzowie, kwestia, na przykład takiej przyczepy byśmy mogli sobie tutaj kupić, zainwestować delikatnie. A, bo zaraz pospada, jedziemy o taką przyczepę, którą można by było, ja pierdzielę. Już jajka się przewiozły? Może lepiej jednak te pociągi robić tak naprawdę, bo... No, przewiozłem. Mega fajnie, po prostu pierwszy zakręt się wywaliło. Tragedia, widzowie. On wyjedzie w ogóle? Teraz pytanie, czy wszystkie będą znikać, czy trzeba jeszcze je jakoś tutaj ustawiać? O kurde! Tak. Tak. Tutaj znika. Milion już jest, widzowie, przekroczony. Pięknie. Naprawdę pięknie. Aha, bo te jajka jeszcze tam są. W ogóle 50 tysięcy z jednego tego do roku. No to 100 koła byśmy zarabiali, widzowie. Tak naprawdę raz na rok. No nawet więcej. Bo tutaj patrzcie. Jeszcze to się nie sprzedało. Zaraz zobaczymy, jak to się sprzeda. Tam mieliśmy 49 plus... Kurde, leci dalej. Czyli dobrze jest. Plus 14. Chłopie, no to to trzeba liczyć. I babo oczywiście. 65 tysięcy ze sprzedaży tak naprawdę jajek. Raz do roku. To tam 130 koła byśmy wychodzili na plus, gdybyśmy nie musieli kupować zboża. I teraz pytanie, bo tam 11 koła, 200 chyba, płacimy za zboże. No i właśnie pytanie, ile tego zboża kupujemy i ile w końcu wydajemy w takim rozrachunku całorocznym. Bo to jest też mega istotne, żeby to obliczyć. A ja nie wiem, czyli albo trzeba w końcu się wziąć za matematykę i po prostu zapisywać sobie, ile razy to kupiliśmy w trakcie jednego sezonu, żeby to było robione na jednym odcinku zawsze, to ja bym to sobie porozpisywał i by było dobrze. A że ja robię to zazwyczaj na parę odcinków, takie akcje, jak karmienie, no to i czasami poza odcinkami, na live'ami i na live'ach, no to ja, widzowie, zazwyczaj i tak bym o tym pozapominał, to nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, żebym ja coś takiego ogarnął. Ale może kiedyś nawet się uda takie coś zrobić. Dobra, hamulcujemy powoli. Jako tako to się powinno sprzedawać, czyli powinniśmy mieć już dużo więcej pieniędzy. Teraz tak, weźmy sobie tamtą przyczepę, opróżnijmy ją u naszych zwierząt i będziemy mieli ten temat już też z głowy mordy. Bo tam jest owiec, no to owsa na razie... A gdzie jest ta druga przyczepa w ogóle? A, tutaj, ona jest pełna pszenicy, bo tu jest dyszka, jeżeli dobrze pamiętam. No nam na ten moment, na naszego save'a przydałoby się ulepszenie tego silosa za dużo pieniędzy, jak mamy takie żniwa robić, żeby ten silos miał pojemność, powiedzmy, no niby wpisowe ma 25, tylko że on 23 z hakiem łapie. No, nam by było potrzebne z 50, tak już, jakby tak dwa razy tyle mieć, no to to już by było chyba mocno optymalne. Z przyczep też będzie dużo prościej ładować to zboże. To jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem. 1 100 000. Lecimy w ogóle dzisiaj, widzowie, tak naprawdę po rekord tej oto serii. Musimy sobie dać na prawą burtę. No, pełna burta niech będzie.
Ja sobie później to będę wycofywał z tego majstra. Jajka kolejne widzę, że nam się tutaj tepają. Tutaj zresztą tak samo. To od razu sobie je... O kurde. Od razu sobie je zawieziemy tym naszym mistycznym, magicznym pociągiem. No nie. No tak, dobrze jest. No i przewinąłem czas troszeczkę za daleko. Znaczy, tak jak chciałem, czyli do stycznia. Ale powiem wam, że nie wiem, jak właśnie wygląda teraz sprawa z moimi zwierzętami. Tutaj, no tych jabłek to się też narespiło od groma. Ja oczywiście tego już nie będę sprzedawał, tylko to sobie ma leżeć i czekać na gdzieś tam dogodną okazję. Czyli sprzedaż kompletnie za rok. No ale stąd niestety muszę to poprzesuwać, bo inaczej nie będzie sobie to śmigać. Jeżeli chodzi o miód, w lutym już mógłbym to sprzedawać delikatnie. A ile tego jest? 234, czyli i tak do lutego to wszystko, co tutaj mamy, to się nie zmieści, bo nie ma bata, widzowie, na wariata. Ale jest dobrze, im więcej, jak to mówią, tym lepiej. Dobra, to sobie od razu ogarniemy. Boję się, że mi się zacznie bagować, widzowie, ten mod na super siłę. Takie przerzucanie, jak ja teraz to robię. Bo już niejednokrotnie coś takiego było. Jak bardzo dużo tego się daje do silosów, czyli do tych plandek, to wtedy coś takiego się po prostu, widzowie, dzieje. Dobra, to sobie przesuńmy. To sobie wyrzućmy, to sobie wyrzućmy. Okej. Ciach, ciach, ciach. Apple nie jest tu przyjmowane. Ja nie wiem w ogóle, czy tu jest jakiś trigger taki podziemny, którego ja nie widzę, albo nie widziałem. Bo na mapie tutaj też nie ma żadnych triggerów takich, wiecie, żeby można było coś sprzedać, czy coś tam ogarnąć. Ale coś się zawsze tutaj wyświetla, że Apple nie jest tu przyjmowane. I nie wiem właśnie na jakiej zasadzie. Czyli musi być tu jakiś trigger tak naprawdę sprzedażowy. No bo inaczej to tutaj no, nie ma prawa to się wyświetlać. No bo skąd i dlaczego, prawda? Dobra, dajmy sobie tak. O kurde. O kurde, ta jabłkowa przygoda, widzowie, w miesiąc. Ja nie wiem, czy to, co jest z jednego miesiąca, tak naprawdę nie wystarczy na to, żeby kupić wodę na cały rok. Bo tak, jest tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, ciach. To żeby, kurde, za nami nie powchodziło gdzieś nie wiadomo gdzie, bo te palety też tak się śmigają i ślizgają. Okej. Dobra, ja sobie to jakoś porządek z tym zrobię. No i mamy, moi drodzy, styczeń. A jak styczeń, to można tak naprawdę wszystko sprzedawać, ale kwestia najważniejsza, czyli zwierzęta. One nie zeżarły dużo. No tutaj to jest lipa całkowita. Tu jest lipa jeszcze bardziej całkowita. Ja pierdzielę, zatrzymuję czas, widzowie, żeby to aż tak tragicznie nie wyglądało, bo zaraz naprawdę dojdzie do tragedii, pozdychają mi te zwierzaki. Wysypmy sobie tego trochę. Ta przyczepa powinna starczyć na... bardzo krótko. Może na te dwa pastwiska i tyle. Dajmy sobie tą wełnę w całości. Tutaj tak z nią czekamy sobie do kwietnia, aż to wszystko posprzedajemy. Tutaj nic mi z pieniędzy nie leci. Także to, co miałem, to sobie od razu powylewam dla nich. I 225 liczymy za każde. Czyli ja już sobie no, matematyczne obliczenia będę, widzowie, robił, żeby to wszystko wyglądało dobrze. Albo sobie po prostu policzę, ile tego pójdzie. Czyli raz... jak na razie dwa, czyli nie ma tragedii. I bele będziemy mogli w końcu posprzedawać. Też fajna sprawa. Dobra, dwójeczka idzie tutaj. Okej, okay, trzecie napełnienie, czyli 3 razy 225, 4. Dobra, 4 też już będziemy mieli ogarnięte. I tutaj te duże konie i te małe konie, tak to dziwnie wygląda śmiesznie. Dobra, sobie tutaj też to od razu oczywiście wywalimy. Dobra. Muszę tam zajechać, tutaj tak naprawdę te małe konie, to one tutaj... praktycznie nie ma żadnego znaczenia, ile one tutaj wypiją tego. No ale dobra, 4 razy 225, widzowie. 4 razy 225. Czyli 900 milion... O Boże, jakie są kwoty. 719, odjąć 900. Czyli... już napiszmy, żeby wszystko było legalnie. 111, 819. Powiem wam tak, zabrakło w tych obliczeniach jednego zera. Raz. Raz, dwa, trzy. 8, 1, 9. Tak.
Teraz właśnie to wszystko się zgadza. Bierzemy sobie 60 i możemy sobie lecieć tak naprawdę gdzieś w tamte rewiry. A, jeszcze pasowałoby wziąć parę tych belek i nakarmić tą zwierzynę do końca. To zaraz sobie też to pewnie poogarniamy. 20 belek, no raczej to nie będzie jakiś duży biznes, no bo widzowie nigdy z tego nie ma dużego biznesu. Czy to ze słomy, czy to z trawy. O, drzewa podrosły do 23 z hakiem. Chyba 23,3, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, 23,7 może to było kiedyś. Nawet już nie pamiętam, jak to się tam prezentowało i wyglądało. 60 niby rozpędzona, szkoda ją hamować, ale ona jeszcze sama troszeczkę sobie podjedzie. A my patrzymy, ile tu jest na przyczepie, bo jeszcze kaczętom trzeba dać jeść. 4600, czyli ta przyczepa wystarczy. No, no naprawdę, żeby ja nie dokupował sobie żadnych tych pszenic z worków, tylko normalnie miał pszenicę swoją dla zwierząt, to ja bym, widzowie, musiał chyba te trzy pola obsiewać całkowicie. I może raz do roku to by wystarczyło, ale to przez duże M, no nie? Coś mi się zdaje, że i tak by była tragedia, żeby to wszystko wykarmić. Bo tutaj praktycznie wszystko pójdzie. Jeszcze te belki muszą iść tak naprawdę dla tamtych zwierząt. To dajmy sobie tych belek, powiedzmy, 4. Dobra. I sobie im narzućmy. Czas, widzowie, sprzedawać pomidory. Dobra, pomidory sobie wywalamy w tamto miejsce. Ten cały miód idzie na razie w tamto też miejsce. I pytanie, ile tego się jeszcze zmieści? 244, dobra. Czyli jeszcze 6, czyli to plus to i to jest koniec, bo już jest 250, także więcej tamtego nie wpakujemy. Tego ile było? 84? Tylko to było chyba, widzowie, 84... plus ten winogron, co my tam mamy też zgromadzony? Tego winogronu co prawda jest nie widać, bo chyba on nie ma jakiejś, no na pewno nie ma przewagi, ale chyba na tej zasadzie to działa, także mordy... Chyba jest tam winogron. No bo czekajcie, winogron był sprzedawany zawsze w okolicach maja. No to musi tam być, no bo gdzie? No przecież byśmy go nie sprzedali na pewno po jakichś tam zaniżonych cenach. To trzeba brać sobie pod kątem, widzowie. Ja już to na doświadczeniu wam... No, zajebiste doświadczenie. Chciałem mniej więcej pokazać, no ale to lepiej robić po dwa niż w takim syfie. Bo później się robi tam jeszcze dużo większy syf. Dobra, ciach, ciach. I to pod kątem. No, bym powiedział, że... O właśnie! O to chodzi. Teraz to się samo z siebie przesuwa, tu już widzowie też... No ja chciałem do lutego czekać, mniej więcej z tą sprzedażą miodu, bo wtedy ta cena jest... No jeszcze lepsza dla mnie, nawet taka bym powiedział rewelacyjna. No a w marcu to już całkiem. Ale widzowie, nie wiem, czy jest sens, bo jak tutaj zacznie nam się tego wszystkiego ładować tyle, że aż będzie przepełnione, no to pasowałoby to gdzieś tam poogarniać. Dobra, kwestie związane jeszcze mordy ze zwierzętami. Też wam od razu pokażę, ile zarobiliśmy w ogóle w styczniu, bo ja tutaj mam taką tabelkę i se widzę wszystko. Sprzedane zwierzęta. 830 w styczniu. To było 3,5. Słabo. Nawet bym powiedział, że bardzo słabo, jeżeli chodzi o tą sprzedaż. No ale trudno. Dobra. To zaraz tak na logikę, widzowie, będziemy mieli 1 200 000. O! Pojawił się winogron w postaci zboża. Także 1 200 000, widzowie, na tej serii chyba jeszcze nie było. No jest, jest naprawdę. Pieniądza jest teraz od groma. Ale co z tego, jak to, widzowie, zaraz w kolejnym odcinku sobie poulepszamy tą wyspę, tak jak ja wam mówiłem. Zainwestujemy w ten winogron, który nam będzie przynosił, co prawda, bardzo, ale to bardzo dużo zysku. Może jeszcze uli trochę dostawimy. Tam się poletko jakieś zrobi, żeby te ule jeszcze więcej nam produkowały tego miodu, bo z tego zarobek jest po prostu przekozacki. No i pieniądze z 1 200 000, gdzie jeszcze to dojdzie, także 1,5 bańki powinniśmy mieć po tym odcinku. Się rozejdą w magiczny sposób. I będziemy znowu totalnie zerem, ale przynajmniej z nowymi terenami i z nowymi inwestycjami. I może jeszcze nawet te jabłonki dokupię, żeby to już wszystko sobie fajnie podrównać. Tylko nie wiem, czy z tymi jabłoniami to nie trzeba będzie jeszcze koło tak 2 milionów mieć. A 800 tysięcy zarobku to jest chyba niewykonalne aktualnie. Chociaż jeszcze wełna z kwietnia dojdzie, może jakieś zwierzęta delikatnie. Ale i tak sądzę, że to będzie ciężkie do wykonania. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, widzowie, dalej. I zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy po sprzedaży pomidorów. No i widzowie, końcówka 1 267
7 tysięcy mamy. 140 koła w ogóle zarobiliśmy, ale jedną jeszcze taki ten, dałem miodu ten rządek. Dajemy sobie czas, widzowie, no jak wiecie, w styczniu nie mamy kompletnie co robić, także lecimy sobie od razu z tematem do lutego. Dobra, 10.55, okej, niech sobie będzie, śnieg sobie pada, ale w lutym możemy sobie już sprzedawać przynajmniej troszeczkę tego miodu. Także też dobrze. Ja sobie zaraz poogarniam jeszcze te wszystkie tematy, bo chciałem dzisiejszy odcinek zrobić tak, że może mniej będzie w nim pokazane, ale na pewno więcej będzie pokazane sprzedaży. O, tak wam właśnie, widzowie, to chcę wytłumaczyć, no bo na wiosnę wiadomo siewy, ale to już sobie ogarnę razem z winogronem, ze wszystkim i właśnie z tym nowym polem, które będziemy tworzyć. Tutaj tak na logikę, jakbym chciał, to bym mógł już... Ale no właśnie, teraz wydamy te pieniądze na wyspę. No to nie, to jednak, widzowie, nie, bo ja się tak patrzyłem na te pieniądze i mówię, żeby zmienić sobie tak naprawdę nawet i ciągnik. No i wtedy jak już będzie to drugie pole, to też i kombajn bym chciał na pewno ogarnąć. Ale może z pieniędzy, które sprzedamy sobie winogron, uda nam się dojść do takiego pułapu pieniężnego, żeby faktycznie gdzieś tam to już mieć też odhaczone. Mało prawdopodobne, ale może się gdzieś tam to wszystko, widzowie, uda. Robimy kolejny porządek, widzowie, z jabłkami i lecimy ze sprzedażą. Od razu tak patrzę na ten luty, widzowie, i doszedłem do wniosku, że pomidory też sobie posprzedaję. Niech będą, jabłka ogarnięte, sprzedałem sobie jeszcze troszeczkę tak naprawdę tego miodu, żeby gdzieś tego miejsca się zwolniło, ale tak to będziemy czekać sobie do marca. Chcę zobaczyć jeszcze, jak wygląda sprawa właśnie z tymi zwierzętami. I właśnie na jakiej zasadzie mordy działa ten pomocnik od koni, bo on miał ich ujeżdżać, a on tutaj nic nie robi, bo te konie ujeżdżanie mają dalej na poziomie 0%, także jest tutaj taki delikatny problem i nie wiem, jak go rozwiązać, bo farmingu... O, tylko pytanie, bo ja w 19 niby to było tak, że on to ujeżdżał, ale też człowiek tego nie sprawdzał, także może w farmingu 19 też ten mod nie działał. Ale z drugiej strony jest to mod z mod huba, czyli on musi teoretycznie działać i to tak jest... Z wiele niewiadomych. 1 300 000 przekroczone i zwierzęta, moi drodzy. No, sprawność fizyczna nie jest. Codzienna przejażdżka też jest na 0%, czystość 70%. Ukus, nie będziemy nic dawać, ta woda się też powoli delikatnie kończy. Ukur, jak zacznę przewijać, to im się wszystko skończy. Także jest troszeczkę problem. Drzewa, widzowie, bo nie wiem, czy niedługo już nie będzie wycinki. Też by to dobrze wszystko wyglądało. 23,6. No to jeszcze jeden tak jakby etap i będziemy mogli sobie już to ogarniać. Dobra, wełna na razie leci sobie tutaj. No i ja muszę zrobić sobie obrządki u tych zwierząt, widzowie, bo innej opcji nie ma, żeby to ogarnąć. Także to, co mamy na przyczepie, sobie wysypiemy. Kolejna przyczepa opróżniona. No i z silosa też pasowałoby coś wziąć i tego owsa może tam wysypać. Ale dajmy sobie czas, wiecie co? Dajmy sobie czas, powiedzmy, na 60, to już damy tam wszystko, co jest potrzebne. Nie wiem, czy też nie będzie szybszą metodą. Zaraz ja wam coś, widzowie, zaprezentuję. Jeden taki mój mały patencik, ale dajmy sobie czas mniej więcej do godziny 13. No, będzie git. Myślę, że to będzie chyba najszybsza opcja, czyli bierzemy sobie tak, pszenica, 8, kup. Musimy wydać, widzowie, pieniądze, bo tam tak nam tego zbraknie, żeby to dawać. I teraz tak, jak ja se powrzucam, to one powinny same z siebie się wysypywać. Dobrze liczę na to? Czy źle liczę na to? Ogólnie 10 powinno takich wejść. Aha, czyli ogólnie to nie działa. No to dobra, jak ja mam to sypać na przyczepę, a mam sypać to tutaj, no to już wolę sypać bezpośrednio tutaj. Także pokazałem wam mega działający patent, no jak chcecie, to korzystajcie. No i widzowie, wiosna. Zaraz tu wszystko się powinno nam poodświeżać. Ze sprzedaży zwierząt znowu zarabiamy gówno. Czyli jeżeli zarabiamy tak tragicznie ze sprzedaży zwierząt, no to widzowie, pasowałoby jednak sobie to wszystko podkręcić. Ze względu na to, że tutaj nie ma w ogóle zarobku dalej z tych kóz, tylko jest jakaś totalna lipa, to sobie damy, widzowie, na... Nie wiem, tak na trójkę sobie dam, widzowie, podkręcę cenę za kozy. Zaznaczmy, kto nie oglądał poprzednich odcinków, one nie dają mi żadnego mleka, nie mam z nich żadnego pożytku, oprócz tylko możliwości posprzedawania ich, także widzowie, dlatego tak sobie podkręcam tą cenę, żeby wynagrodzić sobie i mleko, i tak naprawdę
Wełny, no to kozy wiadomo, że nie dają, no ale mleko, żeby sobie wynagrodzić. Plus minus i dodatkowo jeszcze sprzedaż, dlatego jest to razy wzięte 3. Mam nadzieję, że to będzie w jakiś tam sposób realnie sobie odzwierciedlone. Czas mam na 5, żeby tak sobie poleciał do 8 mniej więcej. Tam jeszcze coś wejdzie, czy nie? No tak źle spojrzałem trochę. Tak, jeszcze ten jeden niecały, ale wejdzie tutaj prawie 600. Dobra. Pełno. Tego pasowałoby sobie troszeczkę ustawić lepiej, bo tak powiem wam, że wszystko się pokrzywiło. Muszę podawać tym wszystkim wariatom wodę i najprawdopodobniej belki też muszę im podawać, bo wszystko tutaj chyba jest wyjedzone. Nie wiem, o kurde, jak to wygląda. One w ogóle stoją w tym samym miejscu, one, powiem wam, że jakby się zbagowały te konie. A przecież były zostawiane na pastwisku. Znaczy ten nawet jest w środku i go nie łapie gra, że jest moim koniem. Mam nadzieję, że chociaż z tych będzie więcej pożytku, bo ja myślałem, żeby sobie zburzyć w ogóle ich pastwisko, ich zagrodę i jeszcze raz tak naprawdę to postawić. No ale to co by to dało? Najwyżej jest 10 koni aktualnie. No ale 5 jest takich, nie wiem, no działających tak jakby. A, bo pracownik może nie działać, wiecie dlaczego? Bo ich się jeszcze nie da przecież ujeżdżać, tych małych. No tak, wszystko się teraz zgadza. Chyba. No i największy, najprawdopodobniej zarobek marcowy, czyli właśnie miód. No wiadomo, że jeszcze jest kwestia kwietnia, ale kurde, ta wyspa to by się przydała nam jeszcze w marcu. Także widzowie, wszystko co zarobimy, no to przewalimy, tak w skrócie mówiąc. Także ten miód zaraz sobie posprzedajemy i zobaczymy, ile z tego w ogóle będziemy mieli tytułu pieniędzy. No a na takie zabezpieczenie zostanie nam właśnie, widzowie, wełna plus... No wełna jest w kwietniu i w maju jest winogron, czyli tak może koło 200 koła zabezpieczenia, tak bym sobie liczył, że nam zostanie. No, no nie wiem, ciężko jest to oscylować w takich liczbach, jak się nie ma pojęcia, ile z tego może być zarobku. No i plus jeszcze do tego oczywiście przychód ze zwierząt, ale ten przychód ze zwierząt, no to jak wiecie sami, jest tragiczny, także i tak tutaj rewelacji nie będzie. Mimo że zwiększyliśmy to na 3, to ja obstawiam, że to dużych różnic nie będzie, a nawet praktycznie wcale ich nie będzie. Dobra. Że w ogóle te kozy się nie sprzedają, tylko to zarabiamy, nie wiem, skór albo skaczek z przepełnienia. Nie wiem, nie powiem wam, widzowie. Jeżeli będziemy sobie powiększać zagrodę, to zrobimy sobie coś takiego, że one się chyba nie będą sprzedawały, tylko będą nam dochodziły do zagrody. I chyba to będzie dobra opcja, a później najwyżej to jakoś posprzedajemy. Nie mam dla tego pojęcia. W ogóle fajnie, jakby ktoś mi to objaśnił w komentarzu, to wtedy ja bym sobie więcej wiedział. Albo jutro będzie live, widzowie, na kanale, bo jutro jest już poniedziałek, chyba ten po majówce. Jeżeli w takim tempie właśnie te odcinki będą wstawiane, no to widzowie, będzie jutro pewnie live'ik wieczorny, to pewnie poogarniamy sobie wyspę. No i granie z widzami pewnie zrobimy, bo też ja buduję sobie już gospodarstwo na granie z widzami. Zresztą na ostatnim live'ie mogliście zobaczyć, jak zaczynaliśmy. Typowo fajne polskie. Będzie się działo. Ile? Już prawie 1 400 000. Czyli pierwszy, to teraz tak naprawdę każda złotówka, jaka dochodzi, to ona ustanawia nowy rekord pieniędzy na serii. Czy widzowie, z tego wyjdzie nam 1,5 miliona? No patrzcie, jesteśmy już tak blisko. 8 tysięcy zostało, żeby było 1,5 miliona. I chyba teraz... Jest! Mamy 1,5 miliona. Pierwszy raz w ogóle na tej serii mamy, widzowie, taką kwotę. Pierwszy raz na tej serii mamy, widzowie, taką kwotę. Na ile nam wystarczy 1,5 miliona? Szczerze nie wiem. Ja sobie jeszcze to dosprzedaję i może starczy, żeby to ogarnąć w kolejnym odcinku. Ten trójkąt na pewno starczy, ten drugi na pewno starczy. No i jakoś tutaj to ogarniemy tak, że najwyżej te ule już sobie zaczniemy przesuwać. Tutaj zrobimy takie pole na takim małym kwadraciku, będzie takie bardziej kwadratowe. A jak się poszczęści, to może jeszcze ten trójkąt wystarczy do zrobienia. Ale to już lepiej chyba ten, ale to i tak nie będzie łączenia. Oho. Tak źle i tak niedobrze. Ale to zobaczymy, widzowie, w kolejnym odcinku. A ja się z wami żegnam. Ja naklikałem na koniec. Co ja w ogóle naklikałem na koniec? F4. O. No. Narka.